Pan Adam jest mieszka w Stanowie, pracuje w Opinogórze w Muzeum Romantyzmu. Natomiast swoje korzenie wywodzi z Kurpi Zielonych, o ile tu żeśmy się zorientowały, z okolic Brodowych Łąk czy z samych Brodowych Łąk, i o tym nam opowie. Także oddaję głos Panie Adamie. Dzień dobry, witam. Dodam jeszcze tylko, że od 6 lat jestem emerytem i miałem czas, żeby to przygotować, bo jak się pracowało, to nie było czasu właśnie się zająć. No, każdy wie, jakie to jest pracochłonne, ile czasu potrzeba na to, żeby to znaleźć, opracować. Chciałbym Wam pokazać teraz drzewo mojej rodziny, tylko nie po nazwisku, nie po mieczu, tylko po siedlisku. Po nazwisku nie, bo po prostu nie ma tych akt, spłonęły w czasie I wojny światowej. A siedlisko, z którego się wywodzę, właśnie wszystko dokładnie się udokumentowane jest. I tak, co przygotowałem na dzisiaj? Mam taki obrazeczek, który wisi u mnie w domu na ścianie, mały. A schowany mam taki większy przygotowany. W razie tego, jak się ktoś zainteresuje, to wyciągam ten większy i chwalę się tym większym. Przygotowałem tutaj takie... To do wglądu będzie można powiedzieć. Taką historyjkę, która mi się nasunęła. Jak te akta przeglądałem, opisałem, słownik graficzny i papiernia, u nas we wsi była papiernia kiedyś, więc mam tutaj takie dokumenty, które mi się udało w Ciechanowie w bibliotece znaleźć. Nie w internecie, tylko w bibliotece znalazłem. I tutaj są mapki mojej wsi i okolic z różnych lat. Można będzie sobie przejrzeć. Przygotowałem takie krótkie filmiki, 5-minutowe, bo chciałbym tylko przybliżyć nie moją rodzinę, ale i region, z którego się wywodzę, bo może nie wszyscy wiedzą, gdzie to jest, jakie tam obyczaje były. Proszę zwrócić uwagę na język, jakim się posługuję. Na początku może przedstawię swoją rodzinę, bo 20 lat mieszkam w Ciechanowie już. Wcześniej 15 lat do szkoły z internatem, później wojsko i tak człowiek błąkał się po całej Polsce. W 98 roku trafiłem do Ciechanowa. No i chyba tak zostaniemy tutaj. W środku moja żona, moja starsza córka tutaj. Zdjęcie wykonane w Opinogórze. Wiadomo, stawki z tyłu, tam mieliśmy przyjęcie też komunijne. O, drugie zdjęcie widać. Głowa rodziny w środku. Mamy pieska jeszcze, szyc małego. Tak, i zaczynamy. Kurpie Zielone. Tu jest Ciechanów, czerwoną kropeczkę zaznaczyłem. To jest niedaleko. Do mnie jest tam 60 parę kilometrów do mojej miejscowości. Tu mamy Kurpie Białe, za Ostrołęką. W XVIII wieku mogło tam zamieszkiwać około 12 tysięcy ludzi. To jest mój dziadek, pochodzi z Brzozowego Kątu, urodził się w 1900 roku i właśnie dokumenty, doszedłem jeszcze tylko do jego pradziadka, którego grób żeśmy odnaleźli, bo też tam niby niedaleko, ale tak się zapomniało wszystko. 4 lata był w wojsku, także w wojnie bolszewickiej brał udział. Będę szukał, bo nie wiemy, w jakim pułku służy. Prawdopodobnie trzeci pułku łanów. Macie dziadku grosi, proście Maryjanny, żeby poziedziała, gdzie sypsiają grób panny. Moich pradziadków. W Czarni, na cmentarzu. Wiedział, znał miejsce, bo kiedyś jako dziecko tam był. A później tak nie odwiedzali tego. Pojechaliśmy tam, gdzie dziadek się wywodzi, jest tylko łąka już teraz została, nie? Wiadomo, nazwisko. Zginęło. O, tu jestem ja. Jest bez pole stecka. Zakończył, bo tak, doszedłem do pradziadka i dalej dokumenty w Myszyńcu parafia spłynęła w czasie I wojny światowej, no i całe te archiwum księdza też spłynęło. No i nie można znaleźć po prostu. Może tam kiedy coś się innego znajdzie, ale to nie wiadomo kiedy. No i tak, sobie to zrobię siedlisko. No i słownik ten znamy, chyba wszyscy. No i tam u góry tu stoi. Właśnie tutaj tu wypatrzył. Znaczy nie, tutaj to znalazłem tak, o. Brodowe, bo w ogóle pochodzę z Brodowych Łąk. O. No i w tym słowniku było zapisane. Parafia Brodowe Łąki, 36 domów, 250 mieszkańców. Osada proboszcza była, rządowa osada młynarska, młyn wodny, fabryka papieru i tartak. W XVII wieku istniała kuźnia. Ale tylko dwa domy miała. No właśnie, a te pięć znaczy, to jest dwa, znaczy fabryka papieru i tartak były dwa domy, pięciu mieszkańców.
wcale. A, Brodowe Łąki same liczyły 36 domów, 259 mieszkańców. Parafia 1002 dusze. No, parafia cała tam tyle miała. No i tak, wiem, w którym miejscu był tartak, papiernia, chodziłem z wykrywaczem, za dużo nie znalazłem nic tam. No, praktycznie krzaki takie, bo tak fajnie rzeka płynie, teraz gałęzia się taką dużą wyspę tworzy, no i tam. No i z boku mam wsie, które należą do tej parafii. Wszystko właśnie z tego słownika, co wtedy mogło tam się znajdować. Te wsie należą do parafii Brodowe Łąki. A kiedy ja wyjdę? Moją babcię, którą pamiętam bardzo dobrze. O, z domu była Kacprzak. Na tym siedlisku się urodziła, wychowała. Miałam dobrze o tyle, że żony brat ożenił się z Białorusinką. Polskiego pochodzenia. Na Wolkowskie pole. Byliśmy z Morgownikiem, bo u nich Morgownik to wychodzi ten, co grabasz, tak? Morgownik po rusku to grabasz jest tego i wychodziło, że... Ale tych morgowników było w tej parafii sporo później. Ja mówię, no tylu by było tych grabarzy, nie? To coś innego. Do mamy zadzwoniła, to chodziło, że to chodzi o morgi. Nazywali ich, gospodarz miał tam ileś hektarów tego, a morgownik miał tam jakieś morgi, no i ksiądz zapisywał to jako morgownik. Bo praktycznie, gdybym pokazał bez tego wpisu po polsku, to by każdy powiedział, a jakieś ruskie pisemko pokazujesz. Tym programem robiłem właśnie, w tym programie wrzucałem to wszystko. Znaczy nie będę go otwierał, bo się chyba nie otworzy, to jest ikonka. I teraz tak. To jest kościółek, w którym większość, znaczy to, tutaj to praktycznie wszyscy, te dwa od dołu, to nie były chrzczeni w tym, bo to parafia Baranowo już, ale wszyscy pozostali, większość, w tym kościółku była chrzczona. Jezioro, jezioro. Obecnie teraz tak to wygląda. Brama była ładna. Wypisywałem, kto, mniej więcej co te wyrażenia tam znaczyły, tego kto, kim tam, zagrodnik, szynkarz. Komendarz, bo też mieliśmy to ksiądz tam. O, takie. Komendarz to nie był proboszczem, tylko zarządzającym. Tak, i zakonnik przeważnie to był. Urzędnik stanu cywilnego też chyba tak pisał. Nie, nie, to musiał być duchownik. Komendarz to duchowny musiał być. Tak się podpisywali w księgach. Znaczy podpisywali się tak. To jak nie był proboszczem, to tylko był, no. To wtedy go komendarzem nazywał. I tutaj takie tam pospisywałem troszeczkę. No i... Na sakramenty tego, co, żeby to trochę tak, bardziej to. No i tutaj na początku, gdzie tego szukałem, siedlisko Brodowe Łąki z internetu. Tylko nie zaczynałem od góry tutaj, tylko wszystko zaczynałem od babci, można powiedzieć, bo to... O, jest. Od babci zaczynałem. Nie, to są moi pradziadkowie. O, to jest ten Jan Górski, ten wojskowiec tam był pokazany. Jego żona Stefania z Brodowych Łąk, on pochodzi z Brzozowego Kątu. Kurpie zielone tu i tu. Utworzyłem to, bo to wiadomo, tutaj są moi rodzice. Tego dokumenty znalazłem, to była strona startowa, z której ruszałem. No i później dokładałem do góry, kogo tam się odnalazło, to po prostu... Troszkę, żeby ułatwić to po prostu rozczytanie, czy na czerwono to jest w linii prostej, moi przodkowie. A tutaj pisałem, małżeństwo, z boku trochę tam informacji na ich temat, tam kto z kim gdzie był. Później na przykład pradziadka tego Kacprzaka, też oddzielnie tam stworzyłem jego całą tę rodzinę, praktycznie tamte odnogi, to każdego mam jeszcze oddzielnie porobionego. Nazwisko rodowe, ojca, matki, bo wiadomo, później tam jak więcej dzieci było, to... No i tutaj śluby, kiedy... I od początku zacznę omawiać... Tabeleczkę, jak mi to mi zajęło tak około 2 lat, wszystko to nie codziennie wiadomo, że człowiek... O, i tutaj mam tych najstarszych, którzy tutaj są na drzewie zaznaczeni. Co widać? Jak doszedł do tych najstarszych? No tak stopniowo szukałem, tutaj to inna parafia była. A ślubu dużo dawał, bo wiadomo, tam byli napisani rodzice, skąd, to zapisywałem. No i tutaj mamy, no tam już te bardzo, bardzo daleko ten... Ci jeszcze w Brodowych Łąkach nie mieszkali. Do Brodowych Łąk siedlisko, można powiedzieć, założył dopiero Walenty. A tu nie znaczy Łąk. O. Walenty. Pochodził z Guzowatki, to jest sąsiednia wieś, bo tam drogi nie było do nich, teraz jest droga. I razem się tam jakoś złączyli w Brodowych Łąkach, to nie wiem, na jakiej zasadzie to siedlisko nabyli.
czy to kiedyś rozdawali to ziemię, czy w takich dokumentach szukałem, ale to nie jest potwierdzone, że po prostu to Katarzynę wzięli, Malesa, takie nazwisko było, i oni wzięli na wychowanie. Mieli syna, ale on młodo zmarł i wzięli to Katarzynę na wychowanie. Tak wychodziło, bo nawet przy akcie ślubu są jej rodzice podani i z boku Malesi tam. Nie wiem, dlaczego tam ich podali, nie? Może po prostu, a ten Malesa był gospodarzem wcześniej, miał ziemię, ale nie miał spadkobiercy, więc to Katarzyny, tak wychodzi mi z tego, bo oni od nich nabyli to. I po prostu na tym siedlisku zostali. No i tutaj zaczęło się już zbrodowy kłąk moje. No i to on nazwisko miał Jasiński, ten Walenty. To jest to jedno pokolenie pierwsze, które syny miał, tam wiadomo, była duża umieralność tych dzieci. No i Stanisława miał. I ten Stanisław, no zmarł bardzo młodo, bo miał 39 lat. Tego. I znalazłem dużo, sporo dokumentów z jego podpisem. No tutaj na dole jest, się podpisywał. Więc tak, szukałem, skąd mógł się nauczyć pisać, nie? Bo tam dużo tych podpisów w parafii nie było w tamtych latach. Się okazało, tam znalazłem taki artykuł, że w Zawadach, w sąsiedniej wsi, przez rzekę tylko, ta szkółka taka powszechna była, to bardzo krótko tam. I prawdopodobnie mógł w tym okresie tak, ale czy to tam się uczył, czy tego, to nie wiem. No bo jeżeli tutaj się podpisywał, to i trochę chyba i czytać umiał. Kiedy byłam mała. I to też raz podpisywał Jasiński, raz Jasiński. No i tak, i Stanisław Jasiński znowu ożenił mi się, to będzie mój pradziadek, z Domicelą Cich. A Cicha pochodziła z Brzozowego Kątu. Skąd pochodził teraz mój dziadek ten? Co wcześniej go pokazywałem, jego zdjęcie. Z tej samej miejscowości. Ale to jeszcze była wtedy parafia Myszyniec, Brzozowy Kąt. Czarni nie było, bo to młoda parafia jest Czarnia. No i tych dokumentów nie ma właśnie, a ślub Domiceli ze Stanisławem był w Myszyńcu. Parafii nie mogę, znaczy nie mogę zdobyć. No ale że długo nie żył ten mój pradziadek, więc Domicela wyszła drugi raz za mąż. I w tych drugich dokumentach już brała ślub w Brodowych Łąkach. Było, skąd pochodziła, kim byli jej rodzice. I właśnie na tej zasadzie znalazłem jeszcze jej siostrę. I tak, Domicela wzięła Faltyna, to był, ona była wdową, on był wdowiec też, sporo starszy, około 20 lat gdzieś, ale dlaczego go wzięła? Bo się okazało, gdy Stanisław zmarł, Domicela została z trzema córkami. Zamiast im pomagać, to krowę wyprowadził do Zawad, do swoich dzieci, bo tylko im problemów narobił, nie? I same zostały, w końcu ksiądz zaczął to ziemię ich obrabiać, a im tylko tam na życie dawał. Z sąsiedniej wsi wzięła Płoskiego, ale za długo też tam mieli dwoje dzieci, wyjechali do Ameryki, pisali, ale teraz ślad się urwał. Nie wiemy, gdzie są ci potomkowie, ale jeszcze do II wojny światowej listy przychodziły. Ewa została po niej tylko ta jedna córka, która się wychowywała z moją babką, to ciotecznia siostra. Razem się wychowywały i Marianna, moja prababka już. W sąsiedniej wsi znowu Antoni Katrza. Miał przeszkolenie wojskowe przed I wojną światową. Odnalazłem w tych zapiskach było, że ma numer biletu, z numerem biletu 54 jest w zapasie armii carskiej. I tego pana ostatnio na spotkaniu z Półtuska się pytałem, to mówi, że te dokumenty, by trzeba było przyjechać do nich, że prawdopodobnie są na temat tego wojska idziemy. No ale co się okazało? Ten mój pradziadek w dokumentach pisze nawet przy krzcie mojej babki, że nie był obecny, wyjechał. Taki zapis. A więc wyjechał, nie przyjął żadnych pieniążków, nic. Wrócił dopiero jak Polska odzyskała niepodległość. I tak, mieli Stanisława przed I wojną, który miał 10 lat, się utopił. I została moja babcia Stefania, która... To Aleksandra jeszcze była, ale w ogóle z babcią nie były podobne. Babcia szczuplutka, Aleksandra przytusz siostry, ale w ogóle całkiem inna. I Aleksandra została staropanną do końca, więc potomków nie było. Została sama babcia. No ciężko mieli, bo jak wybuch był I wojny światowej, to praktycznie żadnego mężczyzny nie było w domu. Sami musieli się ukrywać. Cała wieś spłonęła, jak i okoliczne wioski, bo tam linia frontu przechodziła. Wszystko spłonęło. W Brodowych Łąkach została tylko jedna chałupka i kościół. Dzwonnica tam częściowo spłonęła. Także jak wrócili na spalone miejsce, to musieli od nowa wszystko, ani dobytku, no nic praktycznie. Od zera zaczynali, ani, no i pamiątki się nie zachowały dlatego. Pożar, wszystko spłonęło. No i Jan Górski się pojawił, wojna bolszewicka się skończyła. Dziadek z Brzozowego Kątu zaczął tam przyjeżdżać, ale prawdopodobnie ta Domicela, co chodziła z Brzozowego Kątu, dlatego
Babka musiała tam chodzić do Brzozowego Kątu, do rodziny tam, mhm. bo tam jej dziadkowie stamtąd się wywodzili też, nie? Od strony jej babki. Więc dlatego może się poznali, no nie wiadomo, bynajmniej dziadek na koniu przyjeżdżał, bo tam w sąsiedniej wsi mu taki adorator zachodził w drogę z kolegami, to i karabin miał, że tam, jak to kiedyś przyjeżdżali. To są ich wszyscy, tak, co drugie dziecko umierało praktycznie. Przypadało też, wyliczyli tam, że Władysław też umrze, bo co drugie, no ale jakoś przeżył. Bo w wojnę też tam parę dokumentów zaginęło. Ale oni się rodzili normalnie i tam długo żyli? Tam znaczy się... dwa lata, jedna cztery chyba i pół roku miała w wojnę, zmarła. Choroby takie były tam, te dzieciaki małe, tak kto odporniejszy tam przetrwał. Kto. Stanisław, najstarszy brat ojca mojego na Kaszuby się ożenił z Kaszubką, tam został, zmarł. Zofia w Brodowych Łąkach została, Walenty w Gdańsku, Zostrawia też w Gdańsku mieszka, Kazimierz w Pile, wojskowy zawodowy też, no i Władysław został jako najmłodszy na siedlisku, na gospodarce został. I teraz tak, dziadek, oni po pierwszej wojnie światowej mieszkali, te kobitki mieszkały w jakiejś tam ziemiance, coś tam uklecili sobie jakieś, mieszkały tam. No i dziadek, jak się ożenił z moją babunią, wszystko wybudował, stodołę, chlewy, dom, wszystko zbala, bo tam drzewa było dużo, to pobudował. No i najstarszy syn w wieku tam 8-10 lat, z kolegą, sąsiadem, sobie w chlewie, bo nie było wylewek, o piasek był, nie było tam żadnego betonu, nic, ognisko rozpalili i kartofle sobie piekli. I wszystko z dymem puścił. I dom, i wszystko znowu. Następny pożar i znowu widę. I od nowa trzeba było wszystko zaczynać. Dziadek też szybko zmarł po wojnie. Tam wojnę całą musiał się ukrywać, bo go tam Niemcy ścigali. Alicję Burakiewicz z Łazu. To jest pod Chorzelamy, 4 km bodajże od Chorza. Gąsewo parafia. To będzie pod Makowem gdzieś to strony. Zaczęli, w internecie się ukazało, to bodajże w tamtym roku. Są akty, znalazłem pradziadka, bo nie wiedzieli, czy w Chorzelach jest na cmentarzu Bartłomiej Ludwik, napisała mama. No i co? Co się okazało, pochodził z parafii z samego Baranowa. A jego znowu rodzice pochodzili z samego Myszyńca. Więc nie zmarło, pięcioro nas było, ja jestem od bliźniaków. No i co? Miałem 2,5 roku, brat Jarek miał tam ponad 4 latka, kuzyn taki jeszcze był, z Piły przyjechał. No i żeśmy znowu spalili wszystko. To dalej żeśmy rozpalili sobie ognisko też, nie? Takie małe dzieciaczki. I znowu bida, nie? Bo wszystko poszło, a to było w lato, w sierpniu. Zboże było zwiezione już do stodoły, wszystko. Wuj nas wyciągnął stamtąd, bo myśmy u góry wszystko płonęło, a my na dole tam takie małe ognisko mieliśmy. To wszystko poszło, uratował nas. No ale wszystko trzeba było od nowa odbudowywać. Sąsiady w stodoły też poszły. No ale to takie... Chociaż lanie było jakieś? Przyjechało, tak, jedna chyba z 8 straży przyjechało. Ale lanie było tu. Znaczy ja nie pamiętam tego, ale brat ten starszy mówi, że nieźle nam się dostało, bo ja miałem 2,5 roku, tak chodziłem, ale tam jeszcze dobrze mówić nie umiałem. Znaczy na siostrę wszystko zwalałem, że to ona zapałki znalazła gdzieś tam, nie, że to ona przyniosła, że tłumaczyłem tak, że to ona... A znowu brat brał i tam rozpala, to ognisko coś rzucał, nie? I tak praktycznie co pokolenie, można powiedzieć, wszystko spłonęło, trzeba było od nowa odbudowywać. I w ten sposób właśnie powstało całe taką tabelkę. Najpierw była tabelka. Ta tabelka po pół roku dopiero zdecydowałem się na tworzenie tego co za mną. Dużo tatuś mi pomógł, bo popełniałem błędy też, bo szybko tam wstawiałem coś, a on przeliczał dokładnie lata, Pradziadek mówi, nie mogła być jego matką, bo miała tam 13 lat. Marianna, matka Marianna, córka Marianna, babka Marianna. Wszystkie Marianny tam w tym domu tak nazywali. A co się okazało? On jak miał 6 lat, zmarła mu matka Marianna i wychowywała go siostra. On był najmłodszy, ten mój pradziadek, Kacprzak, i wychowywała go też Marianna. I faktycznie i był zapiska przy ślubie, że wychowany przez siostrę, wtedy się wyjaśniło, że to Marianna to nie jest ta jego matka, tylko że to jest siostra, nie? No i tak się tam wszystko wyjaśniło. Dziadek wrócił, wszyscy się odnaleźli. Kto miał wyjechać, wyjechał. Pożary tego ugaśniły się. Teraz wszystko murowane, to nie ma co płonąć. Babcia i ta ciocia, ta co panno była, jest, jak one ładne charaktery miały, jak one to kaligrafię, jak one pisały tam, to mają szok, mam jeszcze zapiski, bo ciotka w kościele tam śpiewała, to ma taki zeszyt z tymi pieśniami ułożony, tego on zapomniałem go przynieść. Bym pokazał. No,
No i tak, na początku był taki suchy. Same zdjęcia wrzuciłem, daty, ale mówię, no coś by się z boku przydało takie. No i wtedy dorzuciłem tak. Tutaj wiadomo, kto to wykonał, w jakim roku było wykonane. Rzuciłem kościółek, mówię, taki będzie symbol, bo praktycznie wszyscy z tego drzewa w tym kościółku coś wspólnego z nim mieli. Najstarsza mapa, która mi się udała zdobyć, 1839 rok. No i kurp, skurpianko, bo tu wszyscy... Znaczy, kto przychodny tam, to nie skurpia, a większość to z tego regionu wszyscy pochodzą. I teraz tak, pokażę, jak na przykład sąsiednia wieś, to jest Jednorożec, tam niedaleko, jak wyglądała wieś po spaleniu w czasie I wojny światowej. I oni wrócili na takie coś, no i musieli sobie, tylko same kominy pozostawały. 1915 rok. No to coś, podobnie i brodowe łąki wyglądały, bo to wiadomo, chałupka przy chałupce była, tak to wyglądało. Tak, z mojego regionu niby niektórzy mówią, że kurpie od tego nazwę swoją wywodzą. Takie buty kiedyś mieli przodkowie, ale też sporo, bo później to chodaki mieli z drzewa rzeźbione, takie tamte. A było z łyka kory, jakiegoś? Z czego to było? To łyko drzewne łyko, takie, to jest, ścierali. To i... W Wachu jest bardzo ładne muzeum, jakby ktoś miał ochotę. Gdzie? Wach, taka miejscowość jest. Za Myszyńcem niedaleko. Barcie, z których kiedyś tam przodkowie miód, no ale to czasy takie już bardziej odległe, to nie na dole, bo to jest część pnia wyciętego i tak postawiona, żeby pokazać. A praktycznie to było wysoko. Teraz w budowych łąkach mamy takie, między mostami zrobili też jedno takie drzewo, że widać to barcie. Tak, tam pszczół nie ma, ale widać, jak mniej więcej wyglądały chaty kiedyś, wiatraczy. Tylko, że tutaj tamte kiedyś były strzechy jeszcze kryte. Okna, wiadomo, tam rzeźbione, coś tam. Duża izba, sień, alkierz. I tam z boku starsza osoba jakaś jak mieszkała i strych i to całość. Wszystko musiałam do jednego folderu zrzucić, te zdjęcia, które na tym drzewie się znajdują, po kolei. No ciężko było zdobyć, znaczy ciężko. No z młodych lat, bo chciałam tak nie umieszczać wszystkich, jak aktualnie wyglądają, bo każdy jak młody był tam. Co mi się tam udało, wujku, nie wstawiałam ich jak teraz tam dziadkami są, tylko jak byli młodzi. Ta mapa to jest po prostu w naszych czasach robiona mniej więcej. Kiedyś puszczę obydwie nazywali zagajnicą. Nie było podziału, jeszcze brodowe łąki już mamy, bo tam wiadomo to rudę żelaza kopali. Tu mamy Krukowo. Tutaj jest granica pruska leci, bo to jest blisko granicy pruskiej wszystko, cała puszcza się znajduje. To jest mapa niby współczesna, bo wycinek z tego jest powiększony u góry. No ale naukowcy tak opracowali, że to mogło tak wszystko, co z dokumentów, jakie miejscowości istniały. W XVI wieku. Następna mapa to jest właśnie ta mapa, która jest na drzewie umieszczona. No i w miarę dokładne te mapy. Znają je pewnie wszyscy. To jest z tego. Wycineczek mamy część. 1839 rok. No i mamy tutaj brodowe łąki. Jak widać, tutaj taki wyblakły jest krzyżyk. To jest symbol kościoła. Drewniany, tu mam wyblakły. To jest nie? W oryginale ta mapa. No. Puszcza jeszcze nie była zaludniona w XVI wieku. Tak, XVI wieku, tylko właśnie tak jak mówię, współcześnie robione. Tak. I tam jeszcze nawet... Współcześnie, tam lata nie. Bo miejscowości dopiero do zastolacie trzeba pokazywać na kurtkach, a tam to była typowo puszcza taka. Z Mazowsza tego to wszystko była zagajnica nazywali, nie? Na polowania tam sobie jeździli, a praktycznie tak wiosek nie było jeszcze. I mamy tak rzekę nieuregulowaną i tak zawady z boku, taka miejscowość, połączone są. Były wiadomo skupiska. O, tutaj też bardzo szczegółową mapkę tego roku 1893. Nawet mamy zaznaczone chałupki jak stały. Moje siedlisko to było tu. Teraz stoją tutaj dwa domki od tego zakrętu, a tutaj wychodzi stąd. Nawet czy szczytem stała do drogi jest pokazane, czy nie. Rzeka jeszcze bez mostów, bo brodowe łąki to prawdopodobnie nazwę od brodu, że brud na rzece, łąki tam w koło, więc taka nazwa tego. Krzyż, nie mamy drogi tutaj na Baranowo, z tyłu w koło kościoła, nie ma żadnych budynków praktycznie, tutaj to wychodzi, że to jest organistówka. Tutaj plebania księdza. Następna mapka jest z wojny, 1914 rok, z pierwszej. Strasznie dużo krzyży nastawiali. Nie wiem, tak jest ta mapka, czemu tak pokazana. Czy to na to wojnę, czy jakaś zaraza była, bo na tamtej nie mieliśmy, a tutaj w koło jest pokazywane. Każda droga krzyżami, wszędzie krzyżem. A może to mogiły jakieś?
No nie wiem dlaczego tak. No, taka mapka mi się udało zrobić. I jedno i drugie mogło być. I zaraza i... Nie ma jeszcze cmentarzy pokazanych na tych mapkach. To nie możliwe, żeby to figurki czy jakieś takie właśnie to mogiły. Mnie to się wydaje, że no. To mogiły. Jak... Niektóre krzyże do tej pory są w tych miejscach, ale nie... rzadkie tam małe i zostało. Strasznie dużo tych krzyży. Następna ma mapeczkę. Przybliżam tutaj. Też bardzo dokładna mapa. To mamy z 1916 też roku, pierwszej wojny jeszcze. Jeszcze była wojna. No ale tych krzyży już nie ma, prawda? Krzyży właśnie nie ma pokazanych. Ale mamy tak, rzekę mamy bardziej uregulowaną. Mamy ten młyn wodny pokazany. Mamy to osadę młynarską i papiernię. O, one się tutaj prawdopodobnie był tartak, ten co jest tutaj narysowany. Tu mamy tą osadę młynarską z papiernią, to ten budynek to będzie papiernia. Bo nawet tam jak teraz patrzyłem ostatnio takie kamienie wielkie tam pozostawały. No i młyn tutaj na rzece. Mamy kościołek, z tyłu przybyło parę budyneczków. Wieś się zaczęła rozrastać, moje siedlisko dalej jest tutaj. Też bardzo dokładna mapa z tamtych lat. Następna to na podstawie tamtej chyba zrobili 1917 rosyjsko, tak mi się udało zdobyć. I później tak, to już mamy matkę po pierwszej wojnie światowej, przed drugą wojną. 29 rok, wycinek z tego i teraz tak. W pierwszą wojnę wszystko spłonęło i zawady wszystkie się wkoło. Więc ludzie później odbudowywali się już na swoich ziemiach. Brodowe zostały praktycznie zbite. Się odbudowały, a Zawad ludzie zaczęli uciekać każde siedlisko gdzieś indziej zaczęło powstawać. I powstał cmentarz, tutaj mamy na Zawadach, za rzeką, bo prawdopodobnie wojnę tam nie chowali u nas, bo cmentarz brodowych jest tutaj. Przybyło trochę domków, więcej i mamy trzy mosty, obecnie są dwa mosty tylko, bo tutaj na środku wyschło to wszystko, te koryto, co kiedyś widocznie ten młyn. Ale obydwa czynne są te cmentarze, czy... Tak. Zawady mają swoje, nawet są... Czyli co, mieszkańcy Zawad są chowani u siebie, a... Zawady i tamta strona, Bantysie, tamte... Mamy tutaj w tą stronę. Jak są wszystkich świętych, to raz jest na Brodowych msza, w Zaduszki na Zawadach, później za rok odwrotnie. Ale dużo jest pomieszanych, bo tak, Zawad mają i tu swoich, i tu mają swoich. No ale mamy dokładnie też pokazane właśnie te mosty, kościółek, o, szczegółowo przybliżam. Środkowe koryto wyschło, został jeden budynek tylko tutaj. Wszystko znikło. O, obecnie brodowe łąki wyglądają tak. Moje siedlisko jest tu, ja do kościoła miałem niedaleko, tu rzeka płynie. Wyspę taką wielką tworzy, na tej wyspie festyny się odbywają, tam kiedyś była ta papieża. Znalazłem taką zapiskę, że w roku 1815 wioska liczyła 35 domów, więc trzeba było znaleźć, a pisali w tych, pod jakimi numerami domów mieszkali ci ludzie. Więc zaczęło mnie interesować, więc zacząłem szukać pod numerem jeden, kto mieszkał. Się okazało, w jednym domu kilka rodzin mieszkało, było podawane. Te czworaki, na pewno nie były takie domy jak teraz, tylko jakieś takie dłuższe musiały być. Z okresu 10 lat akty ślubu, chrztów, zgonów, wszystko zbierać. Tu na początku mam kto kim był, a w Brodowych Łąkach był Chaim Benjaminowicz. O, i tam zaraz jego potomkowie sporo. No i zacząłem sobie spisywać, tak szukać. Są tysi w latach, którzy byli, nazwiska najstarsze, tak, Zbrzeźniak się zachował, Kowalski na wymarcie. Co to za dokument był, który pan znalazł z tymi numerami? W jakiejś książce gdzie. Już nie pamiętam, wiem, że gdzieś to mam, ale gdzieś tam zaskerowałem. Malesa to jest ten właśnie, co moi też blisko prawdopodobnie po nim wzięli, jakby tak. I reszta już nie ma. Dwa nazwiska tylko zostaną, nie? Reszta nazwiska wszystkie się pozmieniały. No i tak zacząłem sobie szukać i tak pisać. W jedynce mieszkał oczywiście ten arendarz, ten Żyd był czym, no bo tam pisali czy o kunsztu młynarskiego, to pomocnik tam młynarza, bo młynarz tam był ten główny później. Karczmarz, pod dwójeczką mamy tam gospodarze, wyrobnik. Wyrobnik wiemy, że najmował się do pracy jakiś tam, nie wiadomo. Tu są osoby, których nie mogłem przypisać po prostu. Kowala znalazłem
z żoną, ale nie było pod jakim numerem. Garbarskiego to Skóry, tak? Mm-hmm. Co tam się trudnił. No to też tam nie było. No i teraz, te, jakie te zawody mi się udało pod spodem? Gospodarz, garbarz, młynarz, włościanin rolny, kowal, bo też się różniło tak. Gospodarz, właściwie obydwa na roli robi, ale ten widocznie ziemi nie miał. Wójt to będzie sołtys obecny, tak? Szynkarz, wyrobnik, włościanin, albo włościanin u gospodarzy zamieszkał. No to jakiś wieś, chłop, który pracował u nich. Gospodyni, organista, matczego, karczmarz, arendarz, komendarz, starozakonny kunsztu piwowarskiego, szewc i luźnik. I te chałupki mogły kiedyś tak prawdopodobnie wyglądać. Takie długie były, no i tam cztery rodziny mogły wejść, każdy jakoś izbę miał. Nie były to wysokie domki, tylko takie czworaki. Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie zaczęły kasować niektóre klasztory. No i takim klasztorem, który skasowali, byli augustianie, którzy byli w Ciechanowie. No i jeden z tego klasztoru trafił do nas. Hieronim Żołnierkowski. Do Brudowy Chłonk trafił. Taka nowinka, bo tam akurat jego dokumenty się zacząłem interesować. Chciałbym pokazać taki filmik pięciominutowy w Myszyńcu, jak Boże Ciało wygląda. Do tej pory chodzą w tych strojach, jak ktoś pojedzie, pięknie, kolorowo wszystko wygląda. To jest filmik sprzed II wojny światowej, który znalazłem w internecie. Szerokim pasem zalegającej niegdyś przestrzenie omywane Narwą jej dopływami, ocalały jeszcze rozległe kępy leśne, a wśród nich wielkie niby drzewa, jałowce pienne, świadczące o dawnej potędze puszczy. Zapadle w lasach wsi i osady puszczańskie zachowały jeszcze dawne barcie pasieczne, choć i te ustępują już nowoczesnym kulom ramowym. Ale żyje jeszcze tradycja kurpioska w stroju ludowym, starodawnych krzyżach i figurach przydrożnych, w budownictwie i zdobnictwie wioskowym, które z dala od uczęszczanych szlaków zachowały tu swój charakter odrębny, tworząc swoisty i piękny typ kurpioski. Typowa wioska kurpioska składa się z szeregu chat zwróconych szytami do drogi, od której zwykle odgradza chatę ogródek. Szczyt chaty, obity deskami w ozdobne łamańce, stanowi niejako strój całej budowy. Zdobią go ponadto dwa okna o malowanych okienicach i kunsztownie wycinany po prawach kutryny. Swoistą cechą chat kurpioskich są również drzwi wejściowe. Bardzo rozmaite w wykonaniu posiadają wiele ozdób wycinanych lub nakładanych z deszek, nawijanych gęsto kutymi goździami o dużych, ozdobnych górowach. Motywem tradycyjnym jest kształt promienistego słońca, spotykany również w chatach górali tatrzańskich. Dachy chat są wysokie, o kącie ostrym, przypominającym chaty zakopiańskie, zakończone na stropie upiększeniem w kształcie rogów lub głów końskich albo ptaków, zwanym śparogiem. Śparogi te różne w każdej chacie noszą wspólną cechę krzyża lub rąkiewki umieszczonych w pośrodku. Ganki o twalkach wycinanych w różne desenie stanowią w wielu chatach ozdobny szczegół architektoniczny. Kilka dawnych kościołów puszczańskich, całych z drzewa, nosi wspólne chatom cechy budownictwa ludowego, a ich wnętrza zachowały jeszcze ślady prymitywnej, lecz pięknej rzeźby ludowej. Zniszczenie puszki, zdewastowanej podczas Wielkiej Wojny, zmusiło kurpiów, zawolanych myśliwych i batników, do pracy na roli, skąd czerpią środki na przetrzymanie ciężkich czasów, bo rola to uga i ciężkie. Dzielny ten lud
walce o byt dorabia tkactwem, którego wyroby znane w Polsce całej odnoszone są przez wędrownych kupców kurpiosków. A gdy przyjdzie dzień święta, kurpie stroją się z upodobaniem swe barwne stroje ludowe, tradycją starodawną uświęcone i w karnych szeregach śpieszą do swego stołecznego myszyńca, by wziąć udział w gromadnej uroczystej procesji celebrowanej przez samego biskupa. Pierwotna puszcza jest doskonale funkcjonującym ekosystemem. To oznacza, że wszystkie jego elementy, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, pozostają ze sobą w stanie równowagi. Człowiek tylko w jeden sposób może tę równowagę naruszyć, niszcząc poszczególne elementy systemu. Ale gdy nie niszczy, puszcza potrafi go wyżywić. Tak stało się i z kurpiami, którzy od początku szanowali puszczańskie prawa. Z rolnictwa trudno było wyżyć z powodu słabych gleb, za to las był pełen zwierza. Żubry, jelenie i bobry zarezerwowane były dla króla i jego myśliwskiego dworu, ale na pomniejszego zwierza każdy kurp miał prawo polować. Drobna zwierzyna i ptactwo były więc ważnym elementem kurpiowskiej diety, bo nie znano tu pszennego chleba, a i o żytni było trudno. Wolni strzelcy królewscy służyli więc królowi podczas jego łowów, ale też i polowali na własny rachunek. Dlatego bez strzelby w puszczy trudno było przeżyć. No, na tym miejscu, gdzie ja tutaj teraz stoję, na pewno stojeli moje pradziadozie, które na tej oto barci obrabiali pszczoły, żeby mogli sobie wizyć.
Z bartnictwem wiązało się ściśle i strzelectwo. Musi się ze kurpsie rodzili się od razu ze strzelbu, bo te w całej Polsce słyneni, ze mogli trafnie strzelać. Co wziął na oko kurpś, to strzelu. Nieważne, ci było dużo kroków, ci mało kroków, zawdy, co chciał trasić, trasił, nie chybził. Ale te si od najmłodszych lat, że ta kochane ludziska, kurpsie przysposabziali się do tego swojego fachu. Bo już nie mając jeszcze 10 lat, ojciec zabierał swojego synka do lasu, do pustki, po to, żeby pomagał mu w polowaniu. No, tam wymyślał mu takie lżejsze trochę roboty, żeby od razu na grubego żwirza nie polować. Ale też go i przy tym przysposabiał. Bo kiedy wzięli z domu jedzenie do torby, to ojciec wtedy w lesie uziesał na sznurku tu torbę z jedzeniem, wysoko u gałęzi i mówi tak: synku, jeżeli chcesz jeść, to możesz zjeść, ale musisz ten sznurek przestrzelić, żeby ci to jedzenie obleciało. I chłopak czasami pół dnia albo i cały dzień pukał do tego jedzenia, aż mu wreszcie opadło i wtedy mógł zjeść, a jeżeli nie, to siedział głodny, a ze się strzelać na łucu. Te strzeleckie umiejętności kurpiów przydały się im w czasach licznych wojen i późniejszych powstań narodowych, w których kurpie uczestniczyli. Do dziś żywa jest na kurpiach opowieść z czasów szwedzkiego potopu. Kurpsie stocili tutaj walkę z królem Gustawem XII, który tutaj, przejeżdżając przez to nasu pustce, no, natrasiło mu się nie lada zdarzenie, co jest udokumentowane. Bo oto kurpsie we dwóch wyszli zza krzaków, a król akurat jechał taki zachwycony nasu pustcu i lekko od swojej świty oddalił się i bez ubezpieczenia jechał. No i wtem wysłał dwóch takich siurków, podlotków w białych kosulach i posiedzieli tak: no królu, jakieś do naszej pustci wset. Bo kurpsiek nie zjeta to wą poziom, że nikomu się nie kłaniali. Tak i do tej pory się ostało, że nie kłaniają się i kozdemu na ty gadają. To te si są właśnie nas król nam do, takie przyzile i dał, żeby można było przy królu siedzieć i capki nie zdejmować. To te si do tego Gustawa Karola, jak podesło tych dwóch siurków, nie kłaniali się i powiedzieli tak: jak chcesz dalej jechać królu, to musisz noma po jednym talarze od każdego konia zapłacić. No i kiedy się król roześmiał, ze całą Europą władał, a tu na pustce dwóch chłopów mu zasło drogę, tak kazał ich tam usunąć z drogi, ale w tym momencie zza każdej chujki wyjrzała głowa kurpsiecka z wycelowaną flintą w stronę króla szwedzkiego. Król zwątpił i jest to udowodnione, że zapłacił za każdego konia po jednym talarze. W czasach zaborów wierność Polsce stała się przyczyną zguby kurpiów, jak i całej Puszczy Kurpiowskiej. Nie mogąc sobie poradzić z wolnym ludem, który gremialnie szedł do kolejnych powstań narodowych i wspomagał oddziały partyzanckie, zaborca zaczął wycinać las, a kurpiom odebrano strzelby. Wtedy kurpiki zaczęli chodzić na kłusownictwo do pobliskich Prus i toczyli prawdziwe wojny z pruską strażą graniczną i leśną. Nigdy nie udało się ich do końca spacyfikować, a jeszcze do II wojny światowej przechowywano broń po chatach. W swoich lasach też zaczęli kłusować, bo wycinana puszcza już nie mogła ich wyżywić. Ale prawdziwy stosunek do przyrody, do swojej puszczy, najlepiej obrazuje stara przysięga kurpiowskich strzelców królewskich. Przysięgomy Panu Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Świętej Jedynemu, Panu Staroście i całemu gminoziu bartnemu i strzeleckiemu, że będziemy zierne i posłuszne. Przysięgomy, że nigdy dotąd pustcy pozarem nie puszczalim i do końca świata tego cynieć nie będziem. Ptactwa z zierzyny ani żadnej roślinności dla zabawy niszczyć nie będziem. A jeśli by kto co niesprawiedliwego obrać się nasem poziedział, tego obiecuję nie tajeć i wszystkie młotem poziedzieć. Tak nam, Panie Boże Wszechmogący, dopomagaj,
który mnie też w dzień sądny sądzić będzies. Malutki. Tradycja, która w Brodowych Łąkach jedyna w Polsce się zachowała do tej pory. No niedawno jeszcze bodajże w Krzynowłodze chyba dłużej, nie wiem, już chyba tam nie ma teraz tego. A na Brodowych Łąkach do tej pory jeszcze ta tradycja jest. Jak pojadę tam, to chodzę sam w koło tego ołtarza. To jest takie... Ja też chodziłam. Też? Też. No. Działa, działa, nie? Tam pomaga. To. Chyba tak. Wotum. Przedmiot symboliczny ofiarowywany w intencji błagalnej. Wosk. Tajemniczy budulec pszczół, wokół których narosła bogata warstwa symboliczna, stosowany do produkcji świec, najważniejszych artefaktów sfery sakrum. W Polsce wota były obecne na terenie całego kraju od XVI wieku, a w kulturze chrześcijańskiej od średniowiecza. Jego ostojami pozostały dziś jedynie nieliczne wsie, m.in. kurpiowskie Brodowe Łąki. Woskowe wota to ofiara ludzi biednych, których nie stać było na droższe dary, kute z żelaza, srebra lub złota. Tych ostatnich używali bogatsi szlachta i mieszczaństwo. Te warstwy społeczne częściej składały je w intencji dziękczynnej za przychylność boską, podczas gdy biedniejsi chłopi raczej zanosili prośby dotyczące zwierząt gospodarczych, próbując odwrócić zły los lub odpędzić chorobę. Niegdyś ludzie sami tworzyli wota, a następnie zanosili je do kościoła. Taka forma wymiany stawała się jednakże kłopotliwa dla wielu gospodarzy. Z czasem więc obowiązek samej produkcji przedmiotów przeszedł na kościół i powstała grupa brastewnych zajmująca się wytwarzaniem wot. Brodowscy brastewni wykonują wota bez użycia narzędzi, ręcznie. Jako surowca używają skapin i niedopałków świec kościelnych. Nagromadzone spore ilości w ciągu roku wystarczają na ulepienie kilkudziesięciu przedstawień. Resztki świec stapia się w jedną całość przez włożenie ich do wrzątku. Uzyskują w ten sposób mieszaninę wosku, steariny, parafiny, a niekiedy i łoju, którą dokładnie wygniatają, starając się uczynić ją bardziej podatną do formowania. Z wyrobionej bryły wyszarpują niewielkie kawałki i z nich wygniatają zamierzone przedstawienie. Bardziej złożony jest sposób modelowania przedstawień figuralnych, koni, krów, świń i owiec. Wygniatanie symbolicznych gałek, krążków czy przedstawień drobiu i dzieci jest bardzo proste i przypadkowe. Uczestnicy ceremonii zwracają uwagę na szczególne cechy danego przedstawienia. Figurka krowy ma być tłusta i pękata. Koń powinien wyróżniać się siłą i krzepą. Kółko, zianusek, kurna cierniowa, figielek jest odpowiednikiem kręgu magicznego, który ma właściwości zabezpieczenia przed wszelkim złem. Chronił panny przed utratą niewinności, kobiety zamężne przed niewiernością, a staruszki przed natarczywym bólem głowy. Bardzo rzadko pojawiały się figurki dzieci używane jedynie przez kobiety bezpłodne, które pragnęły potomstwa. Przed rozpoczęciem ceremonii brastewny rozkłada stoisko ze świecami i skrzyniami pełnymi wod. Z każdą chwilą tłum wokół brastewnego gęstnieje. Wierni płacą brastewnemu za potrzebne im wota. Figurki po zakończeniu ceremonii powrócą do kosza. Cykl ich życia może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Szóstego sierpnia Kościół katolicki obchodzi Dzień Przemienienia Pańskiego. Tego dnia w Brodowych Łąkach odbywa się odpust. W ołtarzu brodowskiego kościoła znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego. To, co sprowadza do Brodowych Łąk rzesze ludzi, to w głównej mierze ich głęboki pragmatyzm życiowy. Przeświadczenie, że tylko w tym dniu, tutaj, uczestnicząc w ofierze wotywnej, mogą załatwić najważniejsze dla nich sprawy, na które sami nie mają żadnego wpływu. Ludzie wchodzą do kościoła, w rękach układają wota. Wraz ze świecami i figurkami trzymają także portfela. W ciszy dookoła ołtarza przesuwa się wolno zwarty korowód. O czym myślą ci ludzie? O co proszą? Wierni dotykają ołtarza, cierpiący wycierają z niego kurz, który ma mieć właściwości lecznicze. Po trzykrotnym obejściu ołtarza i wypowiedzeniu modlitw parafianie opuszczają kościół.
zanim odjadą, oddają brastewnemu wota, które za rok ponownie staną się ofiarami. No szukałem też znajomej naszej rodziny za granicą, to jest ta moja, z tej trójki jednej, co wyjechała. Prawdopodobnie data urodzenia się zgadza, nie ma. Ale byli z boku, bilety były też te ludzi z Zabad. Prawdopodobnie będzie ona. Siostra mojej prababki. Tak. Dalej. Zacząłem szukać papierni. Tutaj też są te dokumenty. Papiernie na Mazowszu w tych latach. To też w Ciechanowskiej Bibliotece znalazłem tutaj, jeszcze nie pamiętam której. Dokumenty. Są brodowe łąki, rzeka Omulew, granica z Prusami. Tutaj mamy Mazowsze i tam, gdzie te papiernie mogły się znajdować. Tak, w 1840-59 prawdopodobnie właścicielem tego był jakiś Szustowski, a od 59 rodzina Grunwaldów. Byli to Niemcy. Przelecimy, bo to jest opisane. O, takie te symbole na tym z tych brodowych łąk tam dawali na tych papierach. Papier był, z tego co opisane jest, słabej jakości, to był bardziej papier taki pakowy, nie? Bo tam ta ruda żelaza była i brudne to było. I to bardziej produkowano tam papier pakowy, a nie taki do pisania. Co Witek opowiadał, pomnik stoi w Kopańskim Moście nad 1708. Jak to humorystycznie opowiadał, ale faktycznie tam była potyczka. W nocy 21 na stycznia w 1708 roku Kurpiowscy, tam strzelcy wtargnęli do brodowych łąk, gdzie nocowo. Karol XII, jednej wsi, tylko to byli z okolic wszystko, tam te oddziały się tworzyły. No ale później Szwedzi, za to, że tam dostali łupnia, to schwytanych kurpiów tracono, niekiedy zmuszano ich, wywieszali jedni drugi. Powstania styczniowego. Praktycznie ostatnie te walki się toczyły na Kurpiach. Tam wszyscy tutaj już zaborca powstania tam stłumił, a u nas wszyscy uciekali w kierunku Prustan. No i między Żelazną a Rzodkiewnicą to jest ostatnia taka większa potyczka była. No i pomnik tam jest, sobie zdjęcie. Niedawno postawiony, bo wiadomo, za komuny nie można było go postawić. W czasie II wojny światowej partyzantów, a i po II wojnie światowej z komunizmem sporo też u nas bardzo długo się zachowały, bo w Polsce tam pojedyncze osoby takie te oddziały rozpracowali. U nas długo, bo praktycznie całe kurpie były zaangażowane w tą działalność. Teraz w Ostrołęce powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tutaj, co zakreślam, to jest Las, dowódca tych, znaczy on nie był kurpiem, tylko pochodził ze wschodu, tam front się przesuwał, to on ze swoimi ludźmi tutaj przyszedł, ludzi mu tam wycięli. I teraz na Łączce od właśnie jego prochy i kilku kurpiów tam jeszcze, Borczyc tam odnaleźli i tego lasa właśnie. Tutaj mamy dowódcę naszego kurpiowskiego z Myszyńca. Zresztą po wojnie się nim tam... Tu jest zdrajca taki, który wydał ten oddział Niemcom. 12 ludzi przed niego poszło i musieli walczyć jeszcze z oddziałami niemieckimi. Ma teraz 86 lat. Opowiadał nam tam pewne historyjki, jak to wojnę pogrzebali swojego dowódcę tam w jednym miejscu. Teraz po wojnie, bo u nas w Brudnych Łąkach jest tablica jego w kościele, orlika. Znikło. O, to jest takie o naszych bohaterach trochę. No i przechodzimy już do ostatniego. Obecnie siedlisko wygląda tak, z Gogle, to jest kilka lat temu robione, nie jest studowy, nie ma, to jest tam po tej spalonej, tam w głębi widnia. Teraz mój szwagier tam zarządza tym wszystkim, ujęcie z tej strony, w lewo teraz ta Omulew wpłynie do rzeki, miałem bardzo blisko, to się chodziło i na samki, na łyżwy, na wszystko, tam i kąpać. I mamy tak, przystań, bo rzeko Omulew zrobili spływy kajakowe. No i w Brodowych Łąkach jest jeden z punktów takich, można sobie tam wysiąść, o. To moja córka najstarsza jeszcze była mała w stroju naszym. Przy dolinie rzecka płynie.
mnie to jola, ola, oj lala. Teraz obecnie jest od 5 lat w zespole Kwieś Ciechanowie. Tak, duży Ciechanów. Kukułecka kuka, w moim sercu puka. Tutaj biskup nasz z Ciechanowa. Nisko słonko, nisko. Tylko tam w scholi śpiewa, na gitarze gra i składa kwiat wręcza. Górski ostatni, bo nazwisko zaginęło. Było dwóch Jasińskich, Kacprzak, dwa pokolenia Górskich, teraz Kasiewski. Górscy to ci wymrą, to już Brodowik nie będzie, ale w Zawadach znowu brat wrócił, syna ma, mają dwie córki. To. Tu ostatnia, jeszcze jest starsza córka, moja siostra bliźniaczka. Ma dwie córeczki, starsze nie ma, to jest ta młodsza, co będzie dziedziczką, zostanie tutaj i też się nazwisko zmieni, jeżeli zostanie. A tutaj moje rodzeństwo, moja bliźniaczka, znaczy nie równi jesteśmy, bo terem był tego, ja jestem najwyższy z nich wszystkich zaznaczył. Na kurce stawiłem. Jesteście podobni do siebie. Podobnie, troszkę podobni, no wszyscy łysi, a włosy kiedyś mieliśmy strasznie dużo tak? Tego. A... Mieliście włosy? O, ja bym pani zdjęcie pokazał, jak ja. Uragon zanki. Na ścianie jest, na ścianie tego oryginału. To są moi, teraz 5 osób jest więcej w tej chwili, już przybyło. To już mamy do przodu, rodzina się zwiększyła, obecna. Mamy zespół ludowy w Zawadach też, no ale to z parafii, tam ludzie należą do niego. Przed nami strzępcy Gopiascy. I tu będzie fragment taki... Oddadzą 8 strzępców. Jest taka scena i tam co roku odbywają się festyny. Praktycznie już tydzień czasu imprezka trwa. Zazwyczaj pierwsza niedziela lipca, wakacje robią. Różne atrakcje takie, nie? Tydzień kultury kurpiowskiej, no to akurat u nas tam. No i na koniec, że mamy niedługo Boże Narodzenie, bym puścił kolędę. Kółeczkiem, jak zaznaczę ten myszko tam, to będzie ta właśnie ostatnia siedliska, dziedziczka, co ma. Z prawej strony to będzie mojej koleżanki, córka z Brodowych Łąk. Nie wiem, co to jest.
ruszył. Proszę sobie obejrzeć, jakby ktoś chciał. Mapy można. Dziękujemy bardzo. No fajnie, podoba mi się, że pan to robi nie tylko takie no, typowe drzewo i przodek i następny, tylko jeszcze tą całą otoczkę kulturową. Że, zapominamy nieraz. Tak, że możemy sobie w ten sposób wyobrazić, jak rzeczywiście żyli ci nasi przodkowie. Tak, ja przypomnę tylko, bo niedawno byłyśmy na promocji książki pani Ilony Gołębiewskiej i ona też tam pochodzi za Półtuska i ona właśnie wskazywała właśnie na te korzenie kurpiowskie, że ona jest taka dumna, że ona jest kurpiowska. Tak, że warto chyba oprócz tego drzewa jeszcze sięgnąć głębiej. I poszukać jeszcze innych informacji, żeby właśnie była ta... Nie czyste nazwisko same, tylko tak, i daty, życie. A tutaj właśnie no, muszę powiedzieć, że u nas rzeczywiście można sporo znaleźć, bo czy ten słownik geograficzny, czy mapy jakieś właśnie takie stare, czy informacje takie inne, typu powstania, wojny. Rzeczywiście można sporo informacji znaleźć. Siano, siano, pod sianem woda. Gdzie się podziała, gdzie się podziała moja uroda? Gdzie się podziała, gdzie